No cześć wszystkim, z tej strony Konrad, słuchajcie, zagramy sobie, dawno nie grałem, przyznaję, strefę zrzutu. Tu zmienimy sobie troszkę rękę, weźmy sobie bombę baktową, to jest fajne. No i spróbujmy tym oto Stormtrooperem czarnym i razem z drużyną przejąć spadające kapsuły. Oczywiście ta drużyna wygrywa, która przejmie więcej kapsuł. Sądzę, że będzie to fajna rozgrywka, będzie mi podobało. Jedyną rzeczą, którą możecie zauważyć, zmianę jaką zrobiłem, gdzie ta kapsuła? Tam jest na środku. O, jesteśmy chyba troszkę bliżej. O nie, tak na środku. To, że gram profilem z tyłu. Zmianę chyba tutaj, żebym nie zepsuł i dobrze powiedział. Aj, zaszedł mi już, myślałem, że da profilem właśnie z tej osoby, dlatego że chciałem spróbować, a i między innymi wy na YouTubie komentowaliście, że zagraj sobie tym trybem, popróbuj. Oczywiście grałem już kiedyś tym trybem, ale przyzwyczaiłem się do grania z trybem tam, o, przejęliśmy, tak musimy bronić. No oczywiście, od razu strzał wybuchowy i poczekamy na jakiegoś rebelianta. Tylko asysta, chyba. Ktoś inny przejmuje. Gdzieś tu są, ci wredni rewerianci są. Weźmy może jakieś graty, jak to się mówi. Dobra. Oni, przeciwnicy oczywiście też, jeżeli nie są ciebie bity. Przeturlajmy się. Ach, tędy górą poszedł. No dobra. Starajmy się, starajmy. Kto wie, może z tego wyjdzie. Dobra, tam mam już obronę. Widzę, drużyna dużo robi. Bardzo mnie to cieszy. Przeciwnicy z trzech stron. Jest, udało mi się. Czekam chwileczkę, to będę miał bombę baktową. Włożyłem tam wybuchówkę. Aj, kurczę, tam z tą rebeliant nie zauważyłem, ależ ja jestem. Nie pomagam sobie, nie pomagam, powinienem grać bardziej dokładnie. Ten profil jest dobry do, według mnie, do takiego podchodzenia, do kiedy potrzebujemy szybkich manewrów, biegania, bo widzimy więcej planszy. O, zabiła kogoś moja bomba wybuchowa. Udało się. Dobra, przejąłem kapsułę. Jest dobrze. Nie jesteśmy tylko randomowymi graczami. Już ponad połowa. Cofnijmy się. Tak będziemy widzieli kapsułę. Na pewno powinniśmy... Jest, mamy. Nie lubię tego działka, według mnie jest nieprzydatne, no ale trudno, no. We are securing the escape pod.
sobie tutaj w krzoczkach. Poczekam na przeciwników, bo... Jest, zabiłem go, ale udało się. Minimalnie zabrakło, aby... Uleczmy się. Weźmy dalej gwiazdeczkę. I dalej, 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 do następnej kapsuły. To już czwarta, no patrzcie. Wrócę się jeszcze raz. A co? O, najlepsze co może być do obrony kapsuły, czyli wieżyczka. A, on był pierwszy. Dobra. Nie zawsze ja będę przyjmował kapsułę. W dobrym miejscu, na końcu planszy. Teraz spróbujmy tak. O, to będzie idealne miejsce na wieżyczkę. Uff, uff. Poczułem śmierć na karku. Zabiło, zabiło, dobra. Ja od zawsze. Dobra. Mamy trzeciego berserkerka. Jest to dobra plansza, dobra runda. Super. Jeszcze staram się. Bronić kapsuły. No bo jeżeli to wygramy, to będzie naprawdę super. Co, użyjmy. A. No dobra, bardzo fajnie. Taka króciutka runda tym razem. O, nie byłem najlepszy, ale mam nadzieję, że wam się podobało. Lajkujcie, komentujcie, moi drodzy. To jeden z takich moich właśnie szybkich filmików, abyście... O, nawet gdzieś coś uzyskałem, widzę, super. Tak jak mówię, jeden z szybkich filmików, abyście nie zapomnieli, że gramy dalej w Star Wars Battlefront, ale też zobaczycie niedługo nowe filmy, tak jak powiedziałem, mam kilka fajnych gier, więc komentujcie i ja czekam na jakieś pozytywne opinie, albo nawet te konstruktywne. Do zobaczenia, nagrywał dla was Konrad.